Dzisiejsza impreza to 8 rodzinny bieg organizowany o Puchar Prezydenta Miasta Zabrze w 10 kategoriach wiekowych, od przedszkolaków, to są dwie pierwsze kategorie, poprzez klasy 1, 3, 4, 6, gimnazjum i bieg open, bieg główny, a na końcu jest bieg rodzinny. Do tej pory zgłosiło się 12 rodzin, które biegną razem tempem najsłabszego, najwolniejszego swojego członka rodziny. Przybiegają do mety, zwycięska drużyna jedzie do Zakopanego na weekend, ale wśród tych 12 do tej pory zgłoszonych drużyn będzie też losowana druga nagroda specjalna, czyli również drugi weekend pobyt w Zakopanem Willi Swobodzie 2. Pierwszy raz wzięliśmy udział we wrześniu, w zeszłym roku. Córka biegła i teraz będzie biegła drugi raz w kategorii 1-3. A następnym razem może pobiegniemy wszyscy. Oczywiście wszyscy kibicujemy Ali, będziemy trzymać kciuki za nią. I pozostałym uczestnikom też. To jest Krzysiu Szumski, który dzisiaj nie chce biegnąć, ale za rok lub dwa na pewno weźmie udział. Szanowni Państwo, dzisiaj pora nam bardzo mocno sprzyja. Jestem przekonany, że humor i forma również Państwu będzie dopisywać. Ponad 300 zgłoszonych uczestników. Cieszymy się bardzo. W Parku Rotmistrza Pileckiego dzisiaj zawody sportowe, biegowe. W Parku Poległych Bohaterów w centrum miasta, tak zwanym Parku Dubiela, majowe granie. Wszystkie parki tętnią życiem.